około 70 przedsiębiorców wzięło udział w 8. edycji Gminnego Forum Przedsiębiorców, które 31 marca odbyło się w Spręcowie. Spotkanie zorganizowała gmina Dywity. To kontynuacja bliskiej współpracy między sferą biznesu a lokalnymi władzami. Przedsiębiorcy mieli okazję poznać najbliższe plany gminy, jej budżet oraz możliwości rozwoju. Chcemy zachęcać przedsiębiorców do współpracy, chcemy ich integrować. Takie spotkania to również wzajemna wymiana różnych informacji, także powinny one służyć wszystkim. Spotkanie rozpoczęło się muzycznym akcentem. Gościom zaprezentował się bowiem zespół ludowy Spręcowia, dając popis swoich umiejętności. Następnie wójt Jacek Szydło wręczył warmianki, czyli statuetki za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju gminy. W tym roku zdecydowano się też docenić osobę szczególnie związaną z tradycją warmińską i walką o polskość. Dużą warmiankę za działalność na rzecz kultury w gminie Dywity otrzymał pan Robert Pieczkowski ze Spręcowa. Dziękując za to piękne wyróżnienie, życzę wam, przedsiębiorcom, owocnych obrad. A panu wójtowi i całej gminnej rady dużo dobrego i dużo zdrowia. Na forum wyróżniono też przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na duże inwestycje na terenie gminy. Jako pierwszy małą warmiankę otrzymał prezes firmy Arbet z Olsztyna, Andrzej Bogusz. Od grudnia zeszłego roku realizuje on w Dywitach największą inwestycję w historii gminy – osiedle Sterowców. Zaskoczony jestem tym wyróżnieniem. Powiem skromnie tak, już trochę wyróżnień i nagród w życiu otrzymałem, ale to sprawiło nam, mi i mojej firmie na pewno dużą przyjemność. Osiedle mieszkaniowe buduje w Dywitach także spółdzielnia mieszkaniowa Kormoran z Olsztyna. Powstaje ono we wschodniej części miejscowości, w pobliżu Jeziora Dywickiego. Za tę inwestycję wyróżnienie odebrał prezes spółdzielni Andrzej Sztomberski. Inwestycja na obszarze ponad 2 hektarów składa się z 6 budynków wielorodzinnych, to jest 170 mieszkań. Dla mieszkańców, przede wszystkim dla ludzi, których nie stać na kredyt hipoteczny. Jak podkreślał w swoim wystąpieniu wójt Jacek Szydło, zainteresowanie gruntami przeznaczonymi na przedsiębiorczość jest w Dywitach coraz większe. W otoczeniu Dywit udało się dużo gruntów sprzedać na potrzeby przedsiębiorcom i tam na pewno szybko rozpoczną się inwestycje. No, cieszy nas zainteresowanie mieszkalnictwem przez firmy deweloperskie, przez spółdzielczość, bo tego do tej pory nie było. Na przedsiębiorców czeka w Dywitach nie tylko atrakcyjny teren i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Przedsiębiorcy podkreślają także dobry klimat do prowadzenia inwestycji. Współpracę z gminą Olsztyn, z gminą Dywity, przepraszam, możemy podawać jako taki modelowy przykład. Także z tej współpracy jesteśmy zadowoleni, bo widzimy zrozumienie i czujemy zrozumienie. Początkowym, powiedziałbym, naszą współpracą była prośba o realizację drogi dojazdowej zgodnie z planem miejscowym i wójt ją już rozpoczął realizować. No, taka współpraca jest fantastyczna. O tym, jaka przyszłość czeka przedsiębiorców, mówiła Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan. Oceniła m.in. plan rozwoju kraju wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Zapowiadane odbiurokratyzowanie i lepsze warunki. No, mieliśmy już ileś tego typu deklaracji. Znowu jest kwestia, czy to rzeczywiście nie będzie tylko na papierze, a równocześnie będzie się wprowadzało różnego typu ograniczenia, czy autentycznie będzie więcej tej wolności gospodarczej, na której nam powinno wszystkim zależeć. Przedsiębiorcy na spotkaniu dowiedzieli się także o formach wsparcia Urzędu Pracy oraz o możliwościach w perspektywie unijnej na lata 2014-2020.